Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji ostatniej już osiedlowej. Byliśmy na osiedlu Południe, byliśmy na osiedlu Zazamcze, byliśmy na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Jesteśmy na Śródmieściu, najstarszej części naszego miasta i niestety najbardziej, nie chcę powiedzieć zaniedbanej, ale wymagającej największej interwencji. My tą odbudowę Śródmieścia proponujemy. Miejsce, w którym się spotkaliśmy, nie jest przypadkowe. Za mną jest zabytkowa kamienica maślana 4x6, na którą najpierw przygotowaliśmy dokumentację, a później pozyskaliśmy dofinansowanie i zostanie ta kamienica przebudowana w ramach odbudowy Śródmieścia. To nie tylko to zadanie. Niedaleko, co prawda niektórzy planują wyrzucić 470 tysięcy złotych mieszkańców Włocławka, które wydaliśmy już na dokumentację techniczną budowy budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi w parterze na rogu 3 Maja i Tumskiej, ale lepszy Włocławek to gospodarny Włocławek. Nie będziemy wyrzucać pieniędzy, które już mieszkańcy zainwestowali tylko i wyłącznie po to, żeby zrealizować marzenia ludzi z Torunia. Młodzi mieszkańcy Włocławka płaczą już z tego powodu, jak bardzo marnowane są pieniądze z ich kieszeni i na to po prostu nie ma zgody, co słyszeliśmy przed chwilą. Idąc dalej, 3 maja zostanie odbudowana. Mówię tutaj o samej ulicy. Mamy dokumentację techniczną na przebudowę 3 maja jako Wonerfu. Tam aż 20% powierzchni będzie biologicznie czynna, ale też 5 małych placyków tematycznych o Tykocińskim, o Zagajewskim, o osobach, które wpisały się w historię naszego miasta złotymi zgłoskami. Ale jak już jesteśmy na ulicy 3 Maja, to też trzeba opowiedzieć o kamienicach, które odbudujemy na tej ulicy. To jest 3 Maja 4, 3 Maja 6, 3 Maja 9, 3 Maja 22. 3 Maja 22, w którym dzisiaj znajduje się Urząd Miasta, ale biorąc pod uwagę, że Wydział Komunikacji został przeniesiony na dworzec, biorąc pod uwagę, że pół budynku na Kościuszki 12, zabytkowego, pięknego budynku, który owszem, potrzebuje zainteresowania, potrzebuje inwestycji, ale uważam, że powinien zostać w zasobach miasta, bo to też jest miejsce, w którym magistrat jest właściwie od zawsze. Tam też powinien dalej Urząd Miasta na Kościuszki 12 być, a budynek na 3 maja 22 powinien być przebudowany z wykorzystaniem funduszu dopłat i zagospodarowany na mieszkania. Dlaczego na mieszkania? Dlatego, że w tej całej przebudowie, w tej całej odbudowie najstarszej części naszego miasta najważniejsi są ludzie. Najważniejsze jest to, żebyśmy ten potencjał społeczny budowali. Dlatego też oprócz tych kamienic przy 3 maja przebudujemy kamienicę na Królewieckiej 12, Brzeskiej 15 i kamienicę po Teatrze Nasz na rogu Brzeskiej i ulicy Cyganki. I na sąsiedniej działce, gdzie dzisiaj znajduje się dziki parking, tam zbudujemy zespół 4 budynków mieszkalnych. To też już jest zaprojektowane. Pozyskaliśmy na ten projekt pieniądze z Unii Europejskiej. Jestem już na Placu Wolności, dla którego aktualnie wykonywana jest dokumentacja techniczna. Pamiętacie Państwo, pytaliśmy mieszkańców, robiliśmy konsultacje, jak ten salon miejski ma wyglądać, jakie funkcje powinien pełnić, jak wyobrażają sobie mieszkańcy miasta ten Plac Wolności. Na tej podstawie ogłosiliśmy konkurs architektoniczny i to właśnie zwycięzca konkursu architektonicznego przygotowuje dokumentację, którą będziemy realizować, mam nadzieję, już w tej kadencji, co oprócz takich przestrzeni bardzo przyjaznych człowiekowi, tam powstanie parking podziemny, bo wiemy, że miejsca parkingowe są wielką bolączką naszego miasta, więc tam ten parking powstanie. Ale od Placu Wolności, na Placu Wolności najstarsza część naszego miasta się nie kończy, więc warto powiedzieć o moim autorskim pomyśle o zielonych terenach Śródmieścia, czyli takim zielonym korytarzu, który połączy Plac Wolności z Parkiem Łokietka, ulicą Zduńską,
Szczęśliwą przez Zielony Rynek i dalej Jagiellońską. Te ulice zostaną przebudowane, one tam się znajdzie bardzo dużo zieleni. Będzie też droga dla rowerów. Zachowane będą wszystkie miejsca parkingowe przy ulicy Jagiellońskiej, a nawet mogę powiedzieć, że tych miejsc parkingowych będzie więcej niż jest obecnie. Zagospodarujemy wodę opadową, więc będzie po prostu tam przepięknie. Ale najstarsza część naszego miasta to również ulica Starodębska, gdzie też pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na przygotowanie dokumentacji technicznej budowy dwóch budynków, które też na mieszkania społeczne zostaną zbudowane na rogu z ulicą Skorupki. Uliczki wewnętrzne przy Chmielnej, przy Chopina, przy Trauguta, tutaj radny Szymon Szewczyk jest ambasadorem tego pomysłu, osobą, która bardzo mocno tego pilnuje. To są też rzeczy, na które już dokumentacja techniczna jest, a po prostu mieszkańcy bloków, wspólnot okolicznych na te zadania czekają. No ale centrum miasta jest dzisiaj dość wyizolowane od reszty miasta, chociażby od osiedla Południe. I tutaj bardzo ważna inwestycja, myślę, że jedna z kluczowych na najbliższe lata, czyli budowa dwóch tuneli, tunelu drogowego, który połączy ulicę POW z ulicą Wiejską na rondzie Kokoszka i równoległego, może zbliżonego tunelu pieszo-rowerowego, który połączy ulicę Kaliską i drogę rowerową, chodniki ulicy Kaliskiej z ulicą POW. Dlaczego ta inwestycja jest tak ważna? Nie muszę nikogo przekonywać, po prostu nasze miasto jest podzielone na dwie części linią kolejową, a naszym zadaniem jest spięcie tego miasta i tak, żeby mieszkańcy Włocławka nie musieli stać w korkach, tylko mogli swobodnie się poruszać z jednej części do drugiej części naszego miasta. I co ważne, dwa dni temu ważna inwestycja, największy przelew z Unii Europejskiej w historii naszego kraju, ale jeden z pierwszych przelewów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i właśnie w ramach tego Krajowego Planu Odbudowy są też pieniądze na budowę bezkolizyjnych przejazdów z liniami kolejowymi, czyli również na tunel przy POW, ale też na tunel, co już nie do końca osiedla Śródmieście dotyczy, ale na tunel przy ulicy Wienieckiej. Także tak jak, drodzy Państwo, ja wielokrotnie mówiłem, my patrzymy dwa kroki naprzód. I oczywiście są osoby, które dzielnie korzystają z efektów pracy mojej i mojego zespołu, zapominając też o wkładzie naszym, ale myślę, że ten festiwal niekompetencji, który w ostatnim czasie się pojawia w przestrzeni publicznej, jest najlepszym dowodem, kto faktycznie ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka, a kto tylko próbuje z tej pracy odcinać kupony. Wracając na Śródmieście, chcę jeszcze powiedzieć, że moim celem jest też przebudowa uliczek śródmiejskich. Na pewno będziemy realizować duży program wymiany nawierzchni bitumicznych, tak żeby po zimie nie łatać dziur, tylko po prostu na całej szerokości, na całej długości ta nawierzchnia bitumiczna była wymieniana, tak jak w ostatnich latach to zrobiliśmy na ulicy POW czy na Kościuszki. Ale też muszę wrócić do tematu skweru przed teatrem, o który też mieszkanki i mieszkańcy Włocławka się upominali. Tam dokumentacja techniczna jest. Tak naprawdę tylko i wyłącznie względy polityczne blokowały przebudowę tego skweru. My deklarujemy, że ten skwer zostanie przebudowany. No i już domykając temat Śródmieścia, Park Sienkiewicza i lewy brzeg Parku Sienkiewicza, który wymaga przebudowy. Właściwie on już został jako ostatni element tej rewaloryzacji Parku Sienkiewicza. Tamte nakłady nie będą aż tak duże jak na prawym brzegu, ale przynajmniej oświetlenie parkowe, przynajmniej monitoring, przynajmniej nowe alejki i to, co pamiętają mieszkańcy Włocławka, fontanna i miejsce,
To jest bardzo ważne miejsce dla biznesu, dla osoby, która będzie chciała w tym obszarze prowadzić swoją działalność, chociażby gastronomiczną. My nie będziemy przygotowywać całego lokalu, ale przygotowujemy przyłącza, to znaczy przyłącze energetyczne, przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, tak, żeby podmiot, który będzie chciał, będzie zainteresowany tym miejscem, żeby mógł swój biznes rozwijać. Za chwilę, za kilka tygodni tak naprawdę zakończenie pracy nad projektem, za którym kilkanaście lat chodziłem, czyli połączenie bulwarów z Parkiem Sienkiewicza, przejściem pieszo-rowerowym pod ulicą Wyszyńskiego. Jeszcze przed nami budowa drogi rowerowej od tego przejścia pieszo-rowerowego do bulwarów. Także tych wyzwań w obszarze najstarszej części naszego miasta jest bardzo dużo, ale cel jest jeden. Cel jest taki, żeby wytworzyć modę na przebywanie na Śródmieściu, na spędzanie wolnego czasu na Śródmieściu, ale przede wszystkim na mieszkanie i życie w komfortowych warunkach właśnie w najstarszej części naszego miasta. Tyle z naszej strony. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem. Pani redaktor. Ostatnio pan prezydent Marek Wojtkowski dużo mówi o trzeciej przeprawie przez Wisłę we Włocławku. Powiedział, że pan optował za pomysłem budowy tego mostu na terenach Krzysztofa Grządziela przy ulicy Toruńskiej. Proszę to skomentować. No to tak jak powiedziałem, jest to festiwal niekompetencji i bardzo przykro, że osoba, która jest finansowana z kieszeni mieszkańców Włocławka przez 10 lat, tak mało wie o naszym mieście, ale przede wszystkim mało wie o dokumentach, które sam podpisuje. Koncepcja, o której mówi pan prezydent, od półtora roku jest nieaktywna. Koncepcja, o której mówi pan prezydent, od momentu, kiedy podjęliśmy współpracę, rozmowy, też ja osobiście, no niestety nie pan prezydent, z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, czy z Ministerstwem Infrastruktury, w momencie, kiedy GDDKiA właśnie zaproponowała budowę drogi ekspresowej od Włocławka do Warszawy z mostem przez Wisłę w naszym mieście, to koncepcja, pod którą podpisał się też pan prezydent, bo to on złożył zlecenie, jest po prostu nieaktywna, dlatego że, i mówiłem to o tym wielokrotnie, że bez sensu, żebyśmy wydawali pieniądze mieszkańców Włocławka, i to też jest obraz tej gospodarności, która mnie cechuje osobiście, w momencie, kiedy GDDKiA może zbudować most, z którego mieszkańcy Włocławka będą korzystali, a będzie zbudowany z budżetu państwa. Jakie jest dzisiaj zagrożenie? I tutaj bym oczekiwał właśnie zaangażowania nie wewnętrznego, a zewnętrznego. Tworzy się lobby w Toruniu, które chce nam S10 odebrać. I tutaj nie jest czas na to, żeby dla partykularnych, wyborczych interesów opowiadać bzdury mieszkańcom Włocławka, tylko jest czas na to, żebyśmy wszyscy ponad podziałami jako mieszkańcy Włocławka albo osoby, które są finansowane przez mieszkańców Włocławka, żebyśmy bronili tej koncepcji budowy S10 we Włocławku. Jestem zdruzgotany w ogóle informacją, że człowiek, który, tak jak powiedziałem, od 10 lat pracuje za pieniądze mieszkańców Włocławka, opowiada rzeczy, że najlepszą lokalizacją nowego mostu to są okolice Anwilu. W momencie, kiedy się wielokrotnie podpisywał pod dokumentami, które mówią o tym, że jak najbliżej Włocławka powinien być, czyli zabudowań włocławskich, ten most. Według najbardziej optymalnego wariantu, który został przygotowany na podstawie badań prowadzonych w ramach studium korytarzowego S10, ten najbardziej optymalna lokalizacja jest w okolicach wodociągów, ale to nie jest stara giełda samochodowa, to jest naprawdę bardzo stara koncepcja, która była podpisana przez pana prezydenta po to, żebyśmy znaleźli najlepszą lokalizację z punktu widzenia układu komunikacyjnego miasta dla
mostu budowanego z budżetu miasta. W momencie, kiedy możemy zbudować most, możemy korzystać z mostu zbudowanego za pieniądze z budżetu państwa, to po prostu ta koncepcja była nieaktywna i bardzo przykro, że pan prezydent w taki sposób mija się z rzeczywistością. To jest bardzo przykre. Jeszcze raz powtórzę, najbardziej optymalny wariant, za którym też w swoich pismach przygotowanych przez kompetentne osoby opowiada się pan prezydent, to jest miejsce przy wodociągach w niedalekim sąsiedztwie. Dlaczego tak? Dlatego, że to jest blisko planowanych układów komunikacyjnych miasta i daje szansę tak naprawdę też na włączenie osiedla Zawiśle w ten układ komunikacyjny. Drodzy mieszkańcy Włocławka, nie dajcie się straszyć, nie dajcie się napuszczać, oceniajcie ludzi po rzeczywistym zaangażowaniu, po tym jak widzieliście, że przepracowali ostatnie lata, a nie tylko ostatnie dni, kiedy grunt zaczął palić się pod nogami.